Rozdział 15. Urzędnicy i wojskowi. Nazajutrz po wypadkach wyżej opowiedzianych, gdy Athos nie pokazywał się, D'Artagnan i Porthos zawiadomili o jego zniknięciu pana de Treville. Aramis zaś, zażądawszy 5-dniowego urlopu, wyjechał do Rouen, gdzie, jak mówiono, miał do załatwienia interesy familijne. Pan de Treville był ojcem dla swoich podwładnych. Najpodrzędniejszy z nich, skoro tylko nosił mundur oddziału, pewien był jego pomocy i poparcia, jak urodzonego brata. Treville, dowiedziawszy się o wypadku z Athosem, udał się natychmiast do urzędnika, mającego kontrolę nad sprawami kryminalnymi. Sprowadzono oficera, dowodzącego wartą w więzieniu Krzyża Czarnego, i z jego objaśnień dowiedziano się, że Athos osadzony był czasowo w forcie biskupim. Athos przeszedł wszystkie takie same przykrości, jakie znieść musiał Bonasio. Obecni byliśmy przy konfrontacji dwóch więźniów. Athos, który milczał dotąd z obawy, aby D'Artagnanowi nie zbrakło potrzebnego czasu, oświadczył teraz stanowczo, iż nazywa się Athos, a nie D'Artagnan. Dodał, iż nie zna ani pani, ani pana Bonasio, że nie mówił z nimi nigdy, że przyszedł odwiedzić D'Artagnana około 9 wieczorem, a przedtem był u pana de Treville, u którego obiadował. Dodał i to również, iż 20 świadków może stwierdzić ten fakt i wymienił kilkanaście osób, wysoko postawionych, a pomiędzy innymi księcia de la Tremouille. Drugi zastępca sędziego, również jak i pierwszy, uczuł się oszołomiony tym jasnym i stanowczym zeznaniem muszkietera, któremu rad byłby pokazać swą wyższość, jako urzędnik cywilny człowiekowi, noszącemu szpadę, lecz nazwisko pana de Treville i księcia de la Tremouille zwróciło jego uwagę. Odesłano Athosa do kardynała, lecz na nieszczęście był on wtedy w Luwrze u króla. Była to właśnie pora, w której pan de Treville, wyszedłszy od urzędnika, rozpatrującego sprawy kryminalne i od naczelnika fortu biskupiego, nie znalazł Athosa i przybył do jego królewskiej mości. Jako dowódca muszkieterów, pan de Treville miał wstęp do króla o każdej godzinie. Wiadomo, jakie były uprzedzenia króla względem królowej, uprzedzenia, zręcznie poprzez kardynała, który pod względem intryg nieskończenie więcej nie dowierzał kobietom, aniżeli mężczyznom. Jedną z najgłówniejszych przyczyn tego uprzedzenia była przyjaźń Anny Austriackiej dla pani de Chevre. Dwie te kobiety więcej mu sprawiały niepokoju niż wojna z Hiszpanią, zatargi z Anglią i finansowe kłopoty. W jego przekonaniu pani de Chevre przewyższała królową nie tylko w intrygach politycznych, ale, co go znacznie więcej dręczyło, i w intrygach miłosnych. Kiedy więc kardynał powiedział królowi, że pani de Chevre, która za karę zesłana była do Tours, przyjechała do Paryża, przebywała tu 5 dni, zmyliła tropy policji, król wpadł w gniew gwałtowny. Kapryśny i niestały, chciał, aby go nazywano Ludwikiem Sprawiedliwym i Ludwikiem Skromnym. Potomność z trudnością zrozumie ten charakter, który historia wyjaśnia faktami, a nigdy rozumowaniem. Gdy zaś kardynał dodał, że pani de Chevre nie tylko przyjechała do Paryża, ale królowa zawiązała z nią jeszcze na nowo tajemniczą korespondencję, gdy zapewnił, że miał już w rękach nitkę tej zawiłej intrygi, a byłby nawet całą rzecz pochwycił na gorącym uczynku, lecz pewien muszkieter, wysłaniec królowej, poważył się z bronią w ręku napaść na czcigodnych sądowników, badających bezstronnie tę sprawę, Ludwik XIII, nie będąc w stanie zapanować nad sobą, podążył ku apartamentom. Królowej, z bladą twarzą, z niemą pogardą i oburzeniem, które, gdy wybuchnęło, doprowadzało do najchłodniejszego okrucieństwa. A jednak wtem, co mówił kardynał, nie było jeszcze ani wzmianki o Buckingę. Wtedy właśnie wszedł pan de Treville, zimny, grzeczny i ubrany bez zarzutu. Obecność kardynała i widok zmienionego oblicza króla ostrzegły go, co zaszło pomiędzy nimi, i poczuł się silnym, jak Samson wobec Filistynów. Ludwik XIII brał już za klamkę u drzwi. Naszmer, sprawiony przez wchodzącego pana de Treville, obejrzał się. O! W porę pan przychodzisz, odezwał się król, który, wpadłszy już w pasję, powściągnąć jej nie był w stanie i pięknych rzeczy dowiaduje się o pańskich muszkieterach. A ja, rzekł z zimną krwią de Treville, i piękne rzeczy mam donieść waszej królewskiej mości o jego cywilnych urzędnikach. Co takiego? Zapytał wyniośle król. Mam zaszczyt oznajmić waszej królewskiej mości, mówił dalej Treville tym samym tonem, iż pewni prokuratorzy, komisarze i niżsi urzędnicy policji, ludzie wielce szanowni, lecz, jak widać, mocno zaciekli przeciw mundurowi wojskowemu, pozwolili sobie aresztować w domu i wrzucić do więzienia jednego z moich, a raczej z twoich muszkieterów, najjaśniejszy panie, człowieka bez zarzutu, nieledwie znakomitego, którego wasza królewska mość zna z dobrej strony, bo jest nim pan Athos. Athos, machinalnie powtórzył król, tak, w istocie znam to nazwisko. Racz przypomnieć sobie, najjaśniejszy panie, mówił dalej Treville, iż pan Athos jest tym muszkieterem, który w owym smutnej pamięci pojedynku zranił tak niebezpiecznie pana de Cahusac. Ale, monsignorze, wciągnął dalej Treville, zwracając się do kardynała, spodziewam się, iż pan de Cahusac przyszedł już zupełnie do zdrowia. Dziękuję. Odparł kardynał, przygryzając ze złości wargi. Otóż pan Athos poszedł odwiedzić jednego ze swoich przyjaciół, którego nie zastał, młodego Bearnańczyka, kadeta z gwardii jego królewskiej mości z oddziału de Sessarts. Zaledwie jednak zdążył usiąść i wziąć książkę do ręki, aby skrócić oczekiwanie na przyjaciela, gdy chmara pachołków i żołnierzy otoczyła dom i kilkoro drzwi wyłamała. Kardynał uczynił królowi znak porozumienia, jakby chciał wypowiedzieć, to właśnie ta sprawa, o której mówiłem.
Znane nam jest to wszystko, odpowiedział król, a stało się to dla naszego dobra. Więc, rzekł Treville, dla dobra waszej królewskiej mości także pochwycono jednego z niewinnych muszkieterów moich. Osadzono w więzieniu, jak złoczyńcę, i wśród urągających tłumów prowadzono tego zacnego rycerza, który po 10-krotnie przelewał krew swoją w usługach waszej królewskiej mości i gotów powtórzyć to zawsze. Ba! Odezwał się król z pewnym wahaniem, to się tak rzeczy miały. Pan de Treville przemilczał, podchwycił z najwyższą flegmą kardynał, iż ten niewinny muszkieter, ten zacny rycerz, na godzinę przedtem, z bronią w ręku, napadł na czterech urzędników sądowych, wydelegowanych przeze mnie dla wyświetlenia sprawy jak najdrażliwszej. Wzywam waszą eminencję, aby tego dowiódł, wykrzyknął Treville z prawdziwie gaskońską otwartością i z czysto żołnierską szorstkością, na godzinę bowiem przedtem pan Athos, który, jak zwierzyć się muszę waszej królewskiej mości, jest człowiekiem wielce znakomitego rodu, zaszczycał nas, po skończonym obiedzie, rozmową w moim salonie, z księciem de la Tremouille, z hrabią de Halus, którzy również z nim byli. Król popatrzył na kardynała. Protokół zaświadcza, odezwał się kardynał, w odpowiedzi na nieme pytanie króla, że ludzie pobici zeznali to, co miałem zaszczyt przedstawić waszej królewskiej mości. Protokół urzędników cywilnych nie wart słowa honoru żołnierskiego, z dumą odparł Treville. No, no, Treville, cicho bądź, rzekł król. Jeżeli jego eminencja ma jakieś podejrzenia względem którego z moich muszkieterów, odezwał się Treville, sprawiedliwość pana kardynała dość jest znana, abym sam zażądał śledztwa. W domu, gdzie śledztwo sądowe było zarządzone, kończył obojętnie kardynał Mieszka, zdaje mi się, pewien Bearneńczyk, przyjaciel muszkieterów. Wasza eminencja chce mówić o panu D'Artagnan? Chcę mówić o młodzieńcu, którego protegujesz, panie de Treville. Tak, eminencjo, ten sam. Czy nie przypuszczasz pan, iż młodzieniec ów namawiał do złego? Pana Athosa, człowieka dwa razy odeń starszego? Przerwał mu Treville, nie, monsignorze. Zresztą, pan D'Artagnan wieczór ten u mnie przepędził. Masz tobie. Rzekł kardynał, wszyscy więc spędzili wieczór u pana? Miałażby wasza eminencja nie wierzyć słowu mojemu? Rzekł Treville z rumieńcem gniewu na czole. Nie, Boże, uchowaj. Odrzekł kardynał, ale o której godzinie był u pana? O! Mogę to na pewno powiedzieć waszej eminencji, ponieważ, kiedy wszedł do mnie, zauważyłem, iż było w 9:30, chociaż sądziłem, że już znacznie później. A o której od pana wyszedł? O 10:50, w godzinę po wypadku. Ależ koniec końców, odrzekł kardynał, który ani na chwilę nie wątpił o prawości Treville'a, a czuł wymykające mu się zwycięstwo, Athos aresztowany został w domu przy ulicy Grabarzy. Czyż nie wolno przyjacielowi odwiedzić przyjaciela? Muszkieterowi z mojego oddziału bratać się z kadetem z oddziału pana de Sessarts. Zapewne, ale dom, w którym on się brata z przyjacielem swoim, jest bardzo podejrzany. Tak, dom ten podejrzany jest, Treville'u, odezwał się król, może sam nie wiedziałeś o tem. W istocie, najjaśniejszy panie, nie wiedziałem. W każdym razie dom może być podejrzany wszędzie, prócz części zamieszkanej przez pana D'Artagnana, bo, jeżeli mi wolno zaręczyć, najjaśniejszy panie, i wierzyć słowom jego, nie znajdzie się przywiązańszy poddany waszej królewskiej mości i większy wielbiciel pana kardynała. Czy to nie ten D'Artagnan, który ranił kiedyś Jussaca w nieszczęsnym spotkaniu przy klasztorze karmelitów bosych? Zapytał król, spoglądając na kardynała, który zaczerwienił się ze złości. A nazajutrz potem ranił Bernajoux. Tak, najjaśniejszy panie, tak, ten sam, dobrą pamięć ma wasza królewska mość. A zatem, co postanowimy? Zagadnął król. Więcej to waszej królewskiej mości dotyczy, aniżeli mnie, odpowiedział kardynał. Ja uznałbym czyn za karygodny. A ja go nie uznaję, rzekł Treville. Lecz jego królewska mość ma sędziów, ich rzeczą jest sądzić, niech sądzą. Tak, tak, podchwycił król, odeślijmy sprawę do sądu. Rzeczą sędziów jest sądzić, niech więc sądzą. Ale ciągnął dalej Treville, smutne to, iż w nieszczęsnych naszych czasach życie bez skazy, cnota niezaprzeczona nie uwalnia człowieka od potwarzy i prześladowania. Wojsko też niezbyt zadowolone będzie, mogę ręczyć, będąc narażone na obejście się srogie z powodu spraw policji. Słowa te były niebaczne, lecz pan de Treville rzucił je ze świadomością skutku. Pragnął wybuchu, gdyż mina, zapalając się płomieniem, rozświeca. Sprawy policyjne. Wykrzyknął król, podejmując słowa Treville'a, sprawy policyjne. Co tobie, mój panie, do tego? Patrz swych muszkieterów i nie zawracaj mi głowy. Słysząc cię, można by myśleć, że gdy nieszczęściem zaaresztują muszkietera, już cała Francja przepadnie. Patrzcie, co tu hałasu o jednego muszkietera. Rozkażę aresztować 10 do licha starego. 100 cały oddział. I nie pozwolę słowa się nawet odezwać. Z chwilą, gdy są podejrzani przez waszą królewską mość, muszkieterowie stają się winnymi, jak widzisz zatem, najjaśniejszy panie, gotów jestem oddać ci szpadę moją, gdyż nie wątpię, iż pan kardynał, obwiniwszy żołnierzy moich, skończy na oskarżeniu i mnie samego. Pójdę lepiej do więzienia z panem Athosem, który już się tam znajduje, i z panem D'Artagnan, którego zaaresztują na pewno. Skończysz ty raz, gaskońska głowo? Rzekł król. Najjaśniejszy panie, odezwał się Treville, bynajmniej głosu nie zniżając, rozkaż, by mi oddano muszkietera mojego, albo niechaj go sądzą. Osądzą go, rzekł kardynał.
tym lepiej. Gdyż w takim razie żądać będę pozwolenia od jego królewskiej mości, abym mógł bronić jego sprawy. Król obawiał się wybuchu. Jeżeli jego eminencja rzekł, nie ma względów osobistych. Kardynał, widząc zwrot do siebie, wystąpił pierwszy. Przepraszam, rzekł, lecz odkąd wasza królewska mość widzi we mnie sędziego niesprawiedliwego, usuwam się. Słuchaj, powiedział król, czy przysięgasz mi na pamięć ojca mojego, iż pan Athos u ciebie się znajdował podczas wypadku i że udziału w nim nie miał? Na pamięć pełnego chwały ojca twojego i na ciebie, najjaśniejszy panie, który jesteś tym, którego kocham i czczę nad wszystko na świecie, przysięgam. Racz się zastanowić. Najjaśniejszy panie, odezwał się kardynał. Jeżeli w ten sposób uwolnimy więźnia, trudno będzie dojść prawdy. Pan Athos zawsze będzie gotowy odpowiadać, kiedy się spodoba urzędnikom cywilnym wezwać go na badanie. On nie ucieknie, panie kardynale, bądź spokojny, ja za niego ręczę. Rzeczywiście, on nie ucieknie, powtórzył król, znajdą go zawsze, jak mówi pan de Treville. Zresztą dodał, zniżając głos i błagalnie patrząc na eminencję, dajmy im bezpieczeństwo, to będzie politycznie. Polityka Ludwika XIII wywołała uśmiech na usta Richelieu'ego. Rozkazuj, najjaśniejszy panie, rzekł, masz prawo ułaskawiania. Prawo ułaskawiania stosuje się tylko do winowajców, odezwał się Treville. Chcąc mieć ostatnie słowo, muszkieter mój jest niewinny, nie dasz więc najjaśniejszy panie ułaskawienia, ale sprawiedliwość wymierzysz. On jest w forcie biskupim. Zapytał król. Tak, najjaśniejszy panie, w celi więziennej, pod zamknięciem, jak najstraszniejszy zbrodniarz. Tam do diabła. Mruknął król, co tu począć. Podpisać rozkaz uwolnienia i na tem koniec, odparł kardynał, ja również, jak wasza królewska mość, sądzę, iż poświadczenie pana de Treville jest aż nadto wystarczające. Treville nisko się skłonił z radością, która nie była jednak wolna od obawy, przekładałby najtwardszy upór kardynała nad to nagłe ustępstwo. Podpisał król rozkaz uwalniający i Treville zabrał go natychmiast. Gdy miał wychodzić, kardynał uśmiechnął mu się przyjaźnie, mówiąc do króla. Porozumienie i harmonia przykładna panuje między wodzami a żołnierzami w muszkieterach twoich, najjaśniejszy panie, jest to bardzo korzystne dla służby i zaszczytne dla wszystkich. Wypłata mi on figla, rzekł do siebie w duchu Treville, z takim człowiekiem nigdy nie można mieć ostatniego słowa. Śpieszmy jednak, bo król może zmienić zdanie natychmiast. Pan de Treville odbył triumfalne wejście do fortu biskupiego, skąd wyswobodził muszkietera, którego nie opuściła bynajmniej pełna spokoju obojętność. Następnie, pierwszy raz potem widząc D'Artagnan, rzekł mu. Dobrze ci się udaje, już ci zapłacono za cięcie szpadą Jussaca. Pozostaje ci jeszcze Bernajoux, nie trzeba jednak szczęściu zbytecznie ufać. Pan de Treville miał zupełną słuszność, iż nie dowierzał kardynałowi, zaledwie bowiem drzwi się za nim zamknęły, eminencja przemówił do króla w te słowa. Teraz, gdyśmy we dwóch pozostali, porozmawiamy poważnie, jeżeli łaska waszej królewskiej mości. Najjaśniejszy panie, książę de Buckingham od 5 dni w Paryżu przebywał i dopiero dziś rano go opuścił.